zegarka. Mamy tutaj wodę, podgrzewamy do 60 stopni i wtedy możemy wsypać nasz malt. Zobaczcie, to jest lager malt w tym wypadku. Piękne łuseczki, bardzo ładnie zmielone, super po prostu. Weźmiemy łychę, będziemy mieszać. Gdzie ona jest tutaj? To nasz kot. Do mieszania używam takiej super łyżeczki. Wszystko ładnie trzeba wymieszać. Zmierzymy temperaturkę, jak tutaj wyglądamy obecnie. Teraz sobie zobaczymy. Wodę dodajemy w proporcjach 3 litry na 1 kg słodu, czyli gdy mamy na przykład 4 kg słodu, użyjemy 12 litrów wody. Podgrzewamy w garnku wodę do temperatury 65 stopni. Wolno wsypujemy zesiortowany słód, uważając, żeby nam się nie zbrylił w takie grudki, bo wtedy no, będziemy tracić nasz cukier tak naprawdę. Pierwszą temperaturę ustalimy na poziomie 62 stopni. To będzie pierwsza przerwa, 62-63 stopnie, i będziemy tak trzymać w tej temperaturze przez 30 minut. Ja tu jeszcze podjadę z temperaturką troszkę. Jeszcze dolejemy wody. I mamy teraz dokładnie to co chcieliśmy. A sprawdzimy temperaturkę. Ja miałem 50 parę stopni przed chwilą. Także jeszcze troszeczkę podjedziemy. Sprawdzimy, co tu się dzieje, jak nasza temperaturka teraz. Sobie tak położę, bo to chwilę potrwa, zanim on wciągnie to. Będzie miał prawidłowy odczyt. Mam 57, 58, już 59, już jest prawie 60, już jest 60 stopni. Także już zmniejszyłem ogień, bo zaraz nam to stanie na tej 62-63 stopnie. Już termometr zaczyna zwalniać, więc mamy perfekt temperaturę teraz. Zobaczcie, 61,8. Jak to wymieszam od spodu, to ona dojdzie na pewno do tej do 62-63 stopnie. 30 minut, pamiętajcie. Jeśli temperaturka
podczas zacierania spadnie nam poniżej naszego poziomu temperatury, w którym powinniśmy zacierać. Podgrzewamy nasz zacier, mieszając go oczywiście. To jeszcze sobie mam taką możliwość mieszania teraz tego wszystkiego przy zacieraniu, żeby temperatura była równa przy podgrzewaniu. Zobaczcie. Ja sobie tylko termometr tutaj włożę. Co mogę tutaj zmierzyć, to co? Ile mamy stopni tutaj? Dokładnie. Tak to wygląda. Jeszcze 15 minut zacierania w pierwszej temperaturze, a później podniesiemy temperaturę do 73 stopni i będziemy przez kolejne 30 minut podgrzewać. Chodzi o to, żeby nasze enzymy zrobiły swoją robotę właśnie w tych przedziałach temperatur. Zobaczcie, temperaturka jest idealna, 62,7. To już są tak minimalne różnice, że to już nie ma znaczenia. Najważniejsze, żeby utrzymać między tak 61-63 stopnie. Żeby nie przekraczać powiedzmy tych 63 stopni. Mogę troszeczkę podgrzać znowu. Na minimalnym ogniu. Czas minął. Pierwszy etap, pierwsza przerwa za nami. Podgrzewam teraz wodę, którą będziemy dodawać do naszego zacieru. Przez tak zwaną, po prostu to będzie, to się nazywa przez infuzję, czyli dodamy po prostu gorącej wody, aż uzyskamy temperaturę do kolejnej przerwy, czyli 73-71 stopni przez kolejne 30 minut. Mieszamy. A zobaczymy, jaka będzie temperatura. Zobaczmy, co. Ops. Zobaczmy, jaka będzie temperatura teraz. Mój termometr prawie utonął. No tutaj jest teoretycznie wodoszczelny, ale wiadomo jak to jest z takimi rzeczami. Zobaczmy ile tutaj, podejrzewam, że musimy jeszcze włączyć podgrzewanko delikatnie. Mamy. Tak, szczerze mówiąc, to mamy w tym momencie 68, a mamy 70 stopni już w tym momencie przez dodanie tak naprawdę jednego czajnika wody. Będziemy podgrzewać delikatnie i nam się temperaturka tutaj dokładnie ustabilizuje gdzieś na 73 stopniach. I kolejne 30 minut. I wtedy nasze zacieranie się zakończy. Potem przejdziemy do filtracji. Teraz przygotowujemy się do filtrowania.
To jest mój filterek z oplotu. Stainless steel, stal nierdzewna. Tak to wygląda wszystko tutaj, zobaczcie, tak, z bliska. Tutaj mam kranik, będziemy przelewać to tutaj i będziemy filtrować. Zaraz nasz zacier wlejemy tutaj do tego. Otwieramy nasz zaworek i zaczynamy filtrować. Delikatnie. Moglibyśmy to robić z dużą prędkością, ale robimy to z małą. Teraz nam się utworzy tutaj podłoże filtracyjne. Także to, co teraz zlejemy tutaj, wlejemy z powrotem jeszcze raz. Druga filtracja. Ok, pierwsza filtracja zakończona. Teraz jestem przygotowany w kuchni do drugiej filtracji. Zobaczcie tutaj. Tu mam taki filtr dodatkowy. I co? Jedziemy, nie? Pompujemy. Generalnie to nie jest super jakieś nieklarowne. Ale na pewno będzie lepiej wyglądało, jak przefiltrujemy. I tak wygląda filtracja nasza. Druga filtracja. Na pewno część osadów zostanie w naszym drugim filtrze. Jest taki dodatkowy patent. Później to sobie wypłuczę i będzie ok. Już niedaleko. Część osadów zostanie na dnie. Nie będziemy wszystkiego ciągnąć. Widzicie, jak to wygląda. Jest jeszcze troszkę osadów, ale one nie pójdą razem do chmielenia. I to by było na tyle. Widzicie, jeszcze tu troszeczkę zostało takich, ale to już jest nas nie interesuje. Jeszcze możemy zobaczyć, jak wygląda nasz filtr. Wyjmiemy go delikatnie. Niech z niego to wszystko przeleci. Co najważniejsze. Jeszcze to trochę z niego skapuje. A tu osadów, to ja już czuję, że tu będą osady jeszcze. O, aż bardzo wolno przez niego przelatuje, bo aż się zapchał już od jeszcze resztek tutaj, od osadów. Także to chwilę potrwa. Także to jest naprawdę dobre rozwiązanie, żeby tak jeszcze przefiltrować w ten sposób.